Jako, że jestem akurat tutaj z wizytą w działach historycznym, który znajduje się w Baszcie Kleszej i teraz dopiero co w archeologicznym, który jest w domku dzwonnika, który tutaj widzicie, to przy okazji mam obok bardzo efektowny widok na średniowieczny portal kaplicy świętej Anny. Ona powstaje tutaj już po przeniesieniu domu głównego przez wielkich mistrzów do Malborka i jest to kaplica grzebalna wielkich mistrzów. Tutaj widzicie klasycznie średniowieczny portal. Tu akurat a propos Madonny widzicie trzy sceny z jej życia, czyli Trzej Królowie, Wniebowzięcie oraz Koronacja jako ta najważniejsza scena. I tutaj też klasyczny motyw apokalipsy, czyli widzicie tutaj panny roztropne, czyli te z pełnymi lampkami oliwy, i panny nieroztropne, czyli te z pustymi lampkami, prowadzone odpowiednio tutaj przez anioła, tutaj przez diabła do paszczy piekielnej. I to jest ciekawostka. Niektórzy mówią lewiatan, ale to się wiąże, myślę, bardziej z takimi wierzeniami z tego okresu, że diabły się owszem nie biorą się znikąd, nie wychodzą ze ściany czy coś takiego, tylko są takie podejrzane, zakazane, przeklęte miejsca, gdzie spod ziemi wychodzą wielkie paszcze, otwierają się i z nich wypełzają właśnie diabły, żeby swoje obowiązki czynić tutaj. Widzicie też bardzo dużo takich efektownych stworów, maszkaronów. To są oczywiście też czasami określone jako lokusty, to jest jakby tutaj też symbolika apokaliptyczna, bo widzicie winorośl i to są te takie właśnie ludziki, to są ci zbawieni, ci potępieni, czy tudzież grzechy przemieszane możliwe. To też symbolika bywa bardzo różna i jest to właśnie jakby część takiego klasycznego apokaliptycznego portalu. A co w środku? To zaraz zobaczymy. Bo dzisiaj akurat jest pusto, nikogo tu nie ma. Możecie zobaczyć, jak wygląda całkiem ładnie już dzisiaj oświetlone wnętrze. Te trzy płyty nagrobne, które widać w tej części wschodniej, to są oryginalne płyty nagrobne wielkich mistrzów. Nagrobne, czyli takie, które umieszczano w posadzce kościoła i symbolizowały, że tutaj właśnie zostały te osoby pochowane. A same krypty wyglądały różnie, bo niekiedy to faktycznie była po prostu płyta, która przykrywała jakąś formę grobu pod nią, ale to zwykle było nieduże. Ale to jest raczej rzadki przypadek. Raczej krypty były po prostu jakimiś przestrzeniami pod posadzką kościoła, czy w ogóle pod konkretnym fragmentem nawy. W przypadku wielkich mistrzów to krypta jest tu właśnie. Widzicie tą pokrywę. Troszeczkę niestety nie widać za bardzo. Widać tylko tam poza tymi refleksami, które widzicie od sklepienia, które zaraz pokażę. Widać też zarys samej jamy grobowej. Tutaj taka półeczka, na której składano szczątki ostatniego zmarłego wielkiego mistrza. Oczywiście w całunie, na marach. I kiedy umierał kolejny, to tego poprzednika opuszczano do tej jamy, która tam dobrych 10 metrów w głąb fundamentów sięga. Zobaczymy, czy mogę wam to pokazać. Już możliwe, że będziecie lepiej trochę widzieli. Zarys jakby tutaj tego innego fragmentu. Tutaj ten kawałeczek to jest po prostu jama w głąb. I tam właśnie warstwowo, jeden na drugim spoczywali wielcy mistrzowie. Myślę też jakąś formę ołtarza rekonstrukcyjną. To jest bardzo współczesna rekonstrukcja wschodniego, całkowicie zniszczonego witraża tej kaplicy, ponieważ jak pewnie wiecie, to co było powyżej, czyli kaplica całkowicie została zburzona i to wszystko właśnie runęło tutaj, więc same gruzy zniszczyły ten witraż. Za to przetrwały w bardzo dobrym stanie te witraże, które widzicie tutaj. To są sceny z aniołami trzymającymi elementy oręża wiary, czyli tutaj widzicie jakaś forma łuk, mamy hełm. Ja troszeczkę nie znam się na
tych kwestiach mitologicznych chrześcijańskich, gdzie coś więcej można było z tego wyczytać, ale tutaj widzicie też strzała. To może być proca, ale nie jestem pewien. Ale może po prostu pas lub sznur. Także są tutaj bardzo ciekawe elementy maszkaronowe. Widzicie, tutaj sobie możemy zobaczyć na głowie tą konsolę i podtrzymującą spływy sklepienne. Drugi taki jest, jak widzicie, po drugiej stronie, ale te ciekawsze znajdują się bardziej w narożnikach. Teraz przechodzimy do tej drugiej części. Zanim zobaczymy te ciekawe maszkarony, to będziecie mogli sobie zobaczyć w pewnej formie, bo to nie jest stuprocentowa rekonstrukcja, sceny propagandowe stricte. To jest wielki mistrz Ulrich von Jungingen ze swoimi wszystkimi najwyższymi dostojnikami i braćmi, prowadzony przez świętego Jerzego, tutaj widocznego, nawet jest podpisany w aureolce, na spotkanie z Madonną, która ich przyjmuje, bo co prawda polegli, ale to oni, jak widzicie, są moralnymi zwycięzcami tej bitwy, no bo słuszność była po ich stronie. To jest na obchody 500-lecia bitwy pod Grunwaldem bardzo propagandowe malowidło, które niestety zostało później w czasach PRL zatynkowane, bo niemieckie. Tak, nie uszanowano jego za bardzo charakteru historycznego, no bo wiadomo, propagandowe, więc trzeba zniszczyć. Tutaj macie, zobaczcie, kolejnych aniołów, włócznia, hełm, tarcza, jedna, druga, jakiś oszczep, miecz. Także są to detale bardzo dobre. Zresztą to jest jeden z najwcześniejszych zespołów witrażowych na zamku. Widzicie też u góry ucieczkę świętej rodziny do Egiptu, która jest bardzo częstym motywem, który się na zamku pojawiał. To jest bardzo wczesny witraż. On zresztą był poprawiany, bo pierwszy autor no, nie spełnił wymogów tutaj konserwatorów, więc zaproszono kolejnego, który dokończył tego dzieła, poprawiając je tak, żeby wyglądały wedle wymogów ówczesnych konserwatorów. Oni chcieli po prostu witraże stricte w stylu średniowieczny, chociaż jak widzicie, wyglądają tak bardzo bardziej neogotycko. A obiecany maszkaron znajduje się tutaj. Zobaczcie, moi drodzy, było trochę ciężko w świetle zobaczyć, ale coś tutaj jest nie tak, prawda? To jest ewidentnie oryginalny element. I widzicie tutaj podtrzymywaną konsolę, starą konsolę, więc jeszcze sprzed przebudowy tej kaplicy. A tutaj, co jest nie tak? Jak widzicie, on sobie siedzi, przyczepiony do niej, podtrzymuje, ale głowa jest odwrócona o 180 stopni w stronę pleców. Mieliśmy tutaj przestrzeń z Państwem, którzy z audioprzewodnikami są oprowadzani, a ja chciałem wam pokazać jeszcze jeden kawałeczek, który jest tutaj. Widzicie, to się troszeczkę wyłamuje z wzorów. A tutaj jest jakaś pokrywa. I to jest, moi drodzy, pokrywa funkcjonalnej krypty. Tam znajduje się krypta jezuitów, którzy zarządzali tutaj kościołem i kaplicą. Przepraszam, wtedy kościołem, tak? Obecnie kaplicą zamkową. A mieszkali tutaj zaraz obok, w nieistniejącym budyneczku zwanym kamieniczką. Tam właśnie znajdowało się ich kolegium. I w tym właśnie miejscu, w tej krypcie, znajdują się szczątki tych jezuitów oraz starosty Michela Reksina razem z rodziną. Tutaj żona i chyba jedno dziecko spoczywają jako dobroczyńcy zakonu. Także nie tylko sami bracia byli tutaj pochowani, ale też ich dobroczyńcy. Możemy podejść jeszcze tutaj i zobaczyć tego drugiego maszkarona, który, jak widzicie, no, trochę elementy ma inaczej ułożone, ale jak jest dużo bardziej wyrazisty. Tak, jak jakbym miał głowę obróconą 180 stopni i musiał jeszcze podtrzymywać jakieś rzeczy. Chociaż nie, przepraszam, ten jest poprawnie odwrócony. Jak się przyjrzycie, kolana pod ścianą, także ten jest ok.
No i to są, jak widzicie, relikty pierwotnego tutaj wystroju kaplicy, tak, te pierwotne konsole. I spływy sklepienne troszeczkę inaczej obecnie wyglądają. Trochę lepsze ujęcie witraża. Mam nadzieję, że coś będzie widać, chociaż światło niestety nie sprzyja dzisiaj. I tutaj drugi jeszcze kolejny maszkaron. Widzicie, on jeszcze zachował nawet wyraźnie widoczne kolory i strój, tak, z guzikami oraz ręce oparte były u niego o kolana, tak, więc on się wspiera, podtrzymuje tą konsolę, opiera się stopami tutaj o ścianę, ale widzicie wyraźnie, że miał ręce, których relikty jeszcze się tutaj znajdują. Część została odłupana, jak widzicie, zniszczona. To bardzo ładnie wygląda. A jeśli chodzi o sklepienie, no to jest, moi drodzy, rekonstrukcja, ponieważ tutaj właśnie widzicie klasyczne motywy zworników, czyli też nazwanych kluczami. To są zworniki ozdobne, bo jak widzicie, są to po prostu przymocowane, okrągłe takie plansze. Tam jest herb wielkiego mistrza konkretnie. Jak widzicie, na środku jest też orzeł niemiecki na tarczy, na tym krzyżu. I krzyż sam z siebie ma także rozszerzone końcówki, żeby pomieścić lilie cesarskie. To są dwa przywileje, które wielcy mistrzowie otrzymali. No i oczywiście tutaj widzicie Chrystus w tym charakterystycznym przedstawieniu oraz cztery zwierzęta i anioł, cztery przedstawienia apostołów, które tutaj też są rozwinięte, a tutaj akurat z kolei widzicie patronkę zakonu, czyli Madonnę tronującą z dzieciątkiem, ale zobaczcie, jest tam jeszcze ktoś. Ten ktoś ma też na głowie czepiec, czyli jest kobietą. I to jest oczywiście Święta Anna. To jest w takiej sytuacji Święta Anna Samotrzeć, tak? Czyli oznacza to, że jest razem z Madonną i Chrystusem. Też widzicie pozostałe elementy kłos. Tutaj jakiś taki fantazyjny maszkaron. To jest pelikan, czyli symbol Chrystusa. Kolejny maszkaron to jest smok, moi drodzy, raczej, bo ma wszelkie cechy smoka. A nad naszymi głowami jeszcze jeden tutaj właśnie gołąb, czyli Duch Święty. Jest tutaj jeszcze jedna ciekawostka, moi drodzy. Niektórzy z was mogli słyszeć, że w Malborku na zamku jest jakiś punkt mocy. I opowiadają o tych czakramach dość często ludzie. I to miało być rzekomo tutaj, bo zobaczcie, jak pięknie to jest zaznaczone. Problem polega na tym, że oryginalnie ta mozaika znajdowała się piętro wyżej w kaplicy zamkowej. To jest mozaika z czasów niemieckich, rekonstrukcyjna. Żadnych punktów mocy tutaj oczywiście nie ma, bo jest to kompletna bzdura, ale ta historia gdzieś jeszcze jest opowiadana. Stare miejsca bardzo często są w ten sposób traktowane, że dodaje się im jakieś elementy i też przy okazji opowieści o nich powstają. Mamy tutaj te właśnie trzy płyty nagrobne. Kolejna ciekawa historia to jest to, że jedna z nich należy do wielkiego mistrza, który nie został tutaj pochowany. To był wielki mistrz Henryk von Plauen, który niestety, chociaż na szczęście, został przez braci zdjęty z urzędu i wygnany z zakonu. To jest ten wielki mistrz, któremu przypisywano ocalenie w ogóle zakonu przed klęską grunwaldzką, bo faktycznie jego odwody z bitwy, których nigdy nie wprowadzono do walki, bo były trzymane po prostu na wypadek tego, gdyby strona polska miała jeszcze jakieś dodatkowe siły w okolicy. Tutaj jego odwody oraz załogi wszystkich okolicznych, mniej ważnych twierdz i strażnic krzyżackich oraz oczywiście ściągnięci bardzo szybko z Gdańska zbrojni i nawet marynarze wzmocnili właśnie zamek i dzięki temu między innymi zwycięstwo strony polskiej nie było za bardzo możliwe. Szczególnie, że też nakazał spalenie miasta i właśnie przeniesienie mieszczan z zapasami na teren zamku, co oznaczało, że w tym momencie wojska polsko-litewskie nie mają za bardzo dostępu do zaplecza ani materiałów, których mogli użyć do
w tym momencie przeprowadzenia bardziej poważnego oblężenia z machinami i tak dalej. Więc no, troszeczkę sobie tutaj posiedzieli i popróbowali, ale poza ostrzałem artyleryjskim i prymitywnymi jeszcze metodami, czyli jakieś bombardy i tak zwane... Oj, przepraszam, padło mi z głowy, ale są to po prostu działa jednorazowe, wykopywane w stokach, wzgórz, czy właśnie w skarpie rzeki. Z takiej artylerii ostrzeliwano zamek, są jeszcze ślady tego ostrzału. O nich może jeszcze opowiem kiedyś. No i cóż, mimo tych właśnie osiągnięć, Henryk von Plauen okazał się tak straszliwym tyranem i tak bardzo sobie poczynał, jako władca absolutny, kim nie był, ponieważ jak wiecie, wielcy mistrzowie byli przez braci wybierani w wyborach demokratycznych pośrednich, czyli wybierano delegatów i ci delegaci wybierali wielkiego mistrza i tutaj wszyscy bracia, czyli i bracia duchowni, i bracia sarianci, i bracia rycerze brali w tym udział, więc skoro go mogli wybrać, mogli go też zdjąć z urzędu. Tak się właśnie z nim stało. Wygnany, jeśli dobrze pamiętam, zmarł na Gotlandii, ale po jakimś czasie uznano, że jednak płyta nagrobna w kaplicy wielkich mistrzów mu się należy i ją tutaj umieszczono. Też widzicie troszeczkę ładniej w tym ujęciu tą właśnie pokrywę samej krypty. I to tyle właściwie na dzisiaj. Myślę, że jeszcze wam trochę więcej poopowiadam. Tutaj możecie zobaczyć oczywiście loże szyderców, czyli te właśnie dostojne postaci, to najprawdopodobniej są apostołowie, ponieważ tutaj mamy trzech. Być może były jeszcze dodatkowe właśnie takie układy, gdzie znajdowali się pozostali. Także na tyle to już. Na dzisiaj to już tyle. Trochę chaotyczny materiał był nagrywany, że tak powiem, z marszu, też właśnie z udziałem turystów, którzy tędy przychodzili, ale myślę, że takie są także bardzo fajne do obejrzenia, także będzie ich trochę więcej. Na dziś dziękuję wam wszystkim za uwagę i zobaczymy się niedługo, może jeszcze tylko krótkie właśnie wyjścia. Zobaczycie fragment lapidarium, który się znajduje tutaj właśnie na Międzymurzu. To są wszystko detale oryginalne, średniowieczne, które widzicie. I do zobaczenia.